tvpodkarpacie.pl. Tak, bardzo się cieszę. Dziękuję, że w ramach RPO MOF-y, które no, miały wchodzić w trochę wyższych kwotach, ale jednak weszły i ta kwota tutaj taka jest dla naszych trzech partnerów tutaj zasadna, to pomoże rozwojowi naszych terenów. Bardzo dziękuję. Ja gratuluję, że im się udało zdobyć. Bardzo dziękuję. Tutaj te pieniążki. No i życzę powodzenia w realizacji inwestycji oczywiście. W Urzędzie Miasta w Sanoku zorganizowano konferencję prasową związaną z podpisaniem umowy na realizację zadań w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aż 27,5 z 30 milionów złotych, które trafią na nasz teren, zostanie przeznaczone na inwestycje w samym Sanoku. Pozostała część pomoże w projektach wykonywanych przez Gminę Wiejską Sanok i Gminę Zagórz. Zapraszamy do obejrzenia obszernych fragmentów spotkania przedstawicieli władz z dziennikarzami. Ja się nade wszystko bardzo cieszę, że podpisaliśmy tą umowę znowu na dziesiątki milionów, panie burmistrzu, ponieważ jest to blisko 30 milionów i ważne jest też to, że nie tylko miasto Sanok, ale również i gmina Zagórz, i gmina miasto Zagórz i jednocześnie gmina Sanok biorą udział w tym projekcie. Najogólniej, co będzie wykonane z tego projektu, bo myślę, że też to jest bardzo istotne. Oczekiwaniem miasta Sanoka jest, aby mieć przyzwoity dworzec multimodalny i taki dworzec będzie wybudowany w ramach tego projektu oraz zakup 11 autobusów niskoemisyjnych. Wpłynie to na to, że nie tylko będzie mniejsza emisja zanieczyszczeń do środowiska, a wiemy, że jest to problem ostatnich lat, ale też będą to autobusy dostosowane do osób starszych, niepełnosprawnych i jednocześnie będzie to ładnie połączone z gminami, czyli również mieszkańcy gmin należących do MOF-u, czyli gminy Sanok i miasta i gminy Zagórz będą mogli korzystać z tych autobusów. Co ważne, to będzie wybudowany bardzo dobry parking w gminie Zagórz, droga do Pętni. Natomiast w gminie Sanok będą wybudowane przystanki i chodniki. Tak więc zmieni się znowu na plus otoczenie zarówno Sanoka, jak i gmin, które biorą udział w tym projekcie. Jest to duży projekt, więc należy życzyć Państwu, aby jego realizacja przebiegła pomyślnie, abyście Państwo mogli i wszystkie czasowe ramy tutaj zmieścić się w nich, ale też, aby wykonawcy, którzy będą, aby z powodzeniem realizowali tą budowę. Bardzo się cieszę. Rzeczywiście Sanok potrzebuje takiego miejsca, gdzie wszystkie przewoźnicy będą w jednym miejscu mogli pasażera przekazać, pasażera odebrać. Są w tej chwili poszczególni przewoźnicy porozrzucani po całym mieście. Te warunki dla klientów tych linii są no, bardzo trudne, bo często warunki atmosferyczne no, narażają tych ludzi na różne rzeczy, które są w tym momencie, jak będzie dworzec, takich elementów nie będzie. Proszę Państwa, powierzchnia użytkowa tego dworca to jest 1274 metry kwadratowe, to jest mniej więcej, dworzec będzie w tym samym miejscu, którym jest w tej chwili dworzec, przy ulicy Lipińskiego, czyli to jest mniej więcej kubatura, powierzchnia użytkowa większa czterokrotnie od tego, co w tej chwili jest. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny, tam się będą znajdować poczekalnie dla pasażerów, kasy, bar z zapleczem socjalnym, pomieszczenia dla kierowców, boksy sklepowe, punkt informacji turystycznej, pomieszczenia ochrony i techniczne. Budynek będzie połączony z przewiązką, z kładką nad torami, zabudowaną ścianką konstrukcji aluminiowej. Dodatkowo będzie wyposażony ten obiekt w trzy windy dla niepełnosprawnych, w tym dwie przy kładce zabudowanej nad torami. Przy dworcu planowane są parkingi dla samochodów osobowych i parking również dla rowerów. Powierzchnia tej działki to jest przy ulicy Lipińskiego, to jest 63 ary. Nabywamy ją od Arrivy za kwotę 1 550 000 zł. W
tej chwili mamy podpisaną akt notarialny, tak zwany przedwstępny. 40 dni mamy na podpisanie aktu końcowego od momentu podpisania umowy i przyznaniu środków w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Nie braliśmy tego od razu, bo no zawsze było jakieś minimalne zagrożenie, że ten projekt w ramach MOF-u nie będzie realizowany i wtedy miasto by zostało z tym problemem. Natomiast to kwota wydaje się duża, ale proszę pamiętać, że 85% tej kwoty to będzie kwota, którą my otrzymamy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli to są pieniądze unijne. Miasto wyda tylko na kupno tego całego terenu 232 tysiące. Również staramy się w tej chwili, aby nieodpłatnie została przekazana nam działka ze strony PKP o powierzchni 14 arów. Ona jest poza projektem, czyli cała działka na potrzeby, i szanse na to są, cała działka na potrzeby miasta wynosiłaby 77 arów. Będzie on bardzo dobrze skomunikowany z drogą krajową 84, to jest ulicą przez ulicę Lipińskiego, i o tą drogę, jak Państwo wszyscy wiecie, bardzo zabiegamy. Zabiegamy u Generalnej Dyrekcji, zabiegamy u Ministerstwa Infrastruktury, zabiegamy u Marszałka, zabiegamy u Wojewody, wszędzie, aby ta droga w tym roku, jeżeli nie w tym, to na pewno w przyszłym, żeby została ulica Lipińskiego wyremontowana. Gdyż no, zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że jak obwodnica zostanie zbudowana, to ta droga może by się stać drogą wewnętrzną i wtedy całość remontu, kwoty by spadły w tym momencie na miasto. A to jest kwota też stosunkowo duża, bo to jest kosztorysowo, panie burmistrzu, około 6 milionów złotych. Chcemy, aby to, co był ten druga część tego projektu, czyli zakup niskomisyjnych autobusów, 11 niskomisyjnych autobusów, które no, stanowią lokalną tutaj transport w Sanoku i w gminie Zagórz i w gminie Sanok, aby uległy tam zapisy zmianie i aby do można było w ramach tego dokonać zakupów autobusów gazowych. Pierwotnie tego nie wprowadzaliśmy, dlatego że nie było przesłanek ku temu, że takie autobusy będą produkowane przez Autosan, jak również nie było miejsca ewentualnego tankowania gazu metanowego, który musi przy takich autobusach być. Teraz mamy na tyle już zaawansowane rozmowy, że takie miejsce będzie w Sanoku, a jednocześnie wszyscy już wiemy, że homologację Autosan ma na autobusy gazowe. W związku z tym będziemy zmieniać aneks do tego, żebyśmy mogli również w kryteriach zakupu autobusów były autobusy gazowe, i ja wierzę, że tak ofertę przetargową przedstawi Autosan, że Autosan będzie kupi te, Autosan sprzeda nam te autobusy. Dla nas jako dla gminy Sanok jest to również ogromnie ważne. Dworzec autobusowy na terenie miasta Sanoka jest bardzo potrzebny nie tylko mieszkańcom miasta, ale i mieszkańcom gminy, bo myślę, że mieszkańcy gminy nawet częściej będą z niego korzystać, bo przecież dojeżdżają do pracy, dojeżdżają do szkół. I wielokrotnie mieszkańcy gminy Sanok zwracali się do mnie z prośbą, żeby rozmawiać z burmistrzem na temat dworca. My nawet jako gmina rozważaliśmy zakup jakiejś działki na terenie miasta Sanoka, żeby mieszkańcy mieli gdzie poczekać na autobus. W tej chwili, jak słyszymy, ten dworzec będzie. Bardzo się cieszę, panie burmistrzu, że doszło do podpisania tej umowy, że mogliśmy ze sobą współpracować dla dobra tutaj całego naszego terenu, zarówno mieszkańców miasta, jak i ościennych gmin. W ramach tego projektu w gminie Sanok zostaną wybudowane dwa fragmenty chodników. Będzie to budowa chodnika przy drodze powiatowej Sanok-Bukowsko i tam wyremontujemy istniejący przystanek autobusowy na końcówce linii miejskiej, która kończy się w Sanoczku.
Będzie to chodnik o długości 515 metrów i drugi fragment chodnika również przy drodze powiatowej 343 metry. Wymiana wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej oraz remont przystanku w Czerteżu. Łączne koszty inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów to jest po naszej stronie 757 tysięcy. Są to też dla nas bardzo istotne pieniądze. Posiadamy oczywiście przygotowaną dokumentację na budowę chodników oraz prawomocne zgłoszenia. Sprawa chodników dla naszych mieszkańców jest ogromnie ważna, bo jak wszyscy Państwo wiecie, bardzo istotnie zwiększył się ruch autobusowy, a tych chodników bardzo brakuje. Tym bardziej, że nie ma możliwości w zasadzie pozyskania jakichś pieniędzy zewnętrznych. Chodniki budujemy w różnych konfiguracjach, w ramach porozumień zarówno z powiatem, jak i z województwem, ale tych chodników jest zdecydowanie za mało. Natomiast mieszkańcy oczekują, że chcieliby chodzić coraz bezpieczniej. Zostanie wykonana przebudowa ulicy Plac Obrońców Węzła Zagórskiego, jak również zostanie wykonany parking na wysokości cmentarza na Starym Zagórzu. I cały ten projekt jest bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców Zagórza. Zdecydowanie poprawia jakość połączeń komunikacyjnych z kluczowym miastem, z kluczowym ośrodkiem gospodarczym, jakim jest Sanok. Po naszej stronie chcemy zrealizować projekt w roku bieżącym. Wartość tego projektu po stronie gminy Zagórz to jest 1,5 miliona złotych. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, jakie otrzymujemy od pana posła Piotra Uruskiego, od pani marszałek Marii Kurowskiej, jak również od całego zarządu na czele z panem marszałkiem Władysławem Ortylem, bo przypomnę, że jest to już drugi projekt, który gmina Zagórz otrzymała w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, bo nie tak dawno otrzymaliśmy ponad 5 milionów złotych na prace związane z wykonaniem zabezpieczeń, prac konserwatorskich, jak również odtworzeniem budynku Forysterium na klasztorze karmelitów bosych w Zagórzu. Także są to bardzo ważne środki dla nas. Bardzo serdecznie Wam wszystkim Państwu gratuluję, bo to, co się tutaj dzieje właśnie na terenie miasta Sanoka, na terenie gminy Sanok, na terenie Zagórza, to jest ta dobra współpraca. Dobra współpraca Was jako samorządowców, z Panią Marszałek, również z moją osobą, również z innymi posłami. To świetna sprawa, że udało nam się w tak piękny, wspaniały sposób połączyć nasze siły do tego, żebyśmy mogli zrealizować tak duże projekty. Bardzo serdecznie Panie Burmistrzu, Pani Wójt, Panie Burmistrzu Zagórza, Wam gratuluję za to, że złożyliście te dobre projekty i cieszę się z tego, że tak dobrze współpracujemy. Czy gdyby nie udało się zmienić tych kryteriów, czy można by było poczekać z przetargiem na zakup autobusu, bo jak wiemy, Autosan już pracuje nad autobusem z napędem elektrycznym i w sumie no, niebawem te autobusy, podejrzewam, że będą z napędem elektrycznym, więc czy ten przetarg można by było w czasie odsunąć, żeby dać mimo wszystko Autosanowi szansę wystartowania w takim przetargu? Proszę Państwa, nie ma możliwości, żeby aneksu nie zostało podpisane. Rozmawiałem, to są równoważny transport, równoważne środki lokomocji i na pewno taki aneks, jeżeli chodzi o autobusy gazowe, zostanie podpisany i nawet nie wyprzedzajmy, czy można wydłużyć, zostawić. Nie, nie będzie można. Natomiast na pewno skutecznie będzie tutaj, ja już ten temat sygnalizowałem Pani Marszałek zdecydowanie wcześniej, byłem ostatnio na rozmowach u Pana Marszałka
Władysława Ortyla, jest pozytywne nastawienie i taki aneks będzie i autosan będzie mógł wystartować z autobusami gazowymi. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Natomiast czy ewentualnie wygra ten przetarg i czy będzie mógł realizować dostawę dla miasta Sanoka, to już nie jest po stronie miasta, tylko po stronie autosanu, bo to zależy tak naprawdę w dużej części od kwoty, która pojawi się tam przy przetargu. Ale takiej mowy o przedłużeniu przetargu na pewno nie ma, natomiast na właściwie prawie bliskiej pewności, że taki aneks zostanie podpisany i autosan będzie mógł wystartować przetargu na autobusy gazowe. Jeżeli chodzi o dworzec, to około 10 milionów, natomiast pozostałą kwotę 17 milionów to jest kwota przeznaczona na zakup autobusów. Czyli to jest całe te 17 milionów? 17 plus 10 plus 17, 27 i to co pan burmistrz mówił, końcówka prawie do 30 to jest podzielona na dwie gminy. Ale ja uzupełniając tutaj jeszcze panią odpowiedź burmistrza, autosan nie jest jeszcze na tyle przygotowany z autobusem elektrycznym, poza tym jego koszt wyprodukowania będzie znacznie większy, w związku z czym tutaj nie ma możliwości tak o jakimkolwiek przesunięciu. Jest termin koniec przyszłego roku, czwarty kwartał przyszłego roku. My natomiast wprowadzenie autobusów elektrycznych to jest chyba jeszcze ścieżka dalsza i dla autosanu, a mówię też wartościowo, autobusy elektryczne będą droższe, w związku z czym my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby jakieś tam oczekiwania wprowadzać, bo wtedy mielibyśmy automatycznie, nawet gdyby Urząd Marszałkowski się zgodził, musielibyśmy mniejszą ilość autobusów zakupić, a my jesteśmy zainteresowani minimum tymi 11. Koniec przyszłego roku musi być cały projekt zrealizowany, więc myślę, że na początku przyszłego roku, a może na końcówce tego roku ten przetarg będziemy ogłaszać, bo tutaj też i firma Autosan musi mieć pewien okres na realizację tego zamówienia, tym bardziej, że może się pojawić jeszcze sytuacja, że dla Autosanu pojawią się jeszcze inne przetargi, gdzie będzie chciał startować, a my tutaj nie wiemy jaką kondycją finansową i potencjału produkcyjnego dysponuje Autosan, żeby przejmować jakąś większą ilość autobusów do produkcji. A stacja gdzie ma powstać? Stacja? Zostawmy ten jeszcze temat, gdzie stacja ma powstać. W tej chwili są dokładne ustalenia, czy to będzie na terenie naszej instytucji, czy to na terenie Sanowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, czy w innym miejscu, ale niech to już ewentualnie, jak już będziemy mieć lokalizację, będziemy wiedzieć, na pewno wszystkie media poinformujemy. Czasami jest takie mówienie, że burmistrz realizuje te projekty, które gdzieś poprzednicy wymyślili. Proszę Państwa, nic mylnego. Na pewno projekt chociażby Centrum Rehabilitacji Sportu to nikt inny nie wymyślił, tylko tak naprawdę to my stworzyliśmy go. Inni chcieli ewentualnie park wodny mieć i różne inne swawole i to nie było do zrealizowania. Tak samo i tutaj. Tutaj ten dworzec multimodalny jest w zupełnie innym miejscu. Poprzedni projekt mówił o działce przy ulicy Daszyńskiego, która miała mieć powierzchnię 43 aru. I ta działka nie miała połączenia z żadną drogą publiczną. Jedyne połączenie planowane było tak zwaną ulicą śródmiejską, której koszt budowy określony był na około 12 milionów złotych, czyli z tego około 50% by musiało miasto wydatkować. Ta lokalizacja była bardzo złym rozwiązaniem, gdyż usytuowała ten dworzec w tym miejscu, doprowadziłoby do cały ruch komunikacji podmiejskiej, zostałby tam sprowadzony i nie tylko do centrum, ale właściwie no, sparaliżowałby, zakorkowałyby się drogi w skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej, Podgórze i Daszyńskiego. Tu jest tak naprawdę naturalny ruch, czyli tutaj jest tak, tam gdzie od zawsze historycznie ten dworzec w Sanoku istniał, ten dworzec będzie istniał, ale będzie to zupełnie nie remontowany, tylko wyburzony i od nowa powstawał. Będzie to naprawdę piękna bryła z oświetleniem LED-owym, iluminacja. Będzie to taka rzecz, którą turyści na pewno będą chcieli przyjeżdżać i patrzeć, jak to rzeczywiście dobrze wygląda. tvpodkarpacie.pl